Co sądzi pan o tym? Lekarz mówi choremu na nowotwór. To, co pan mówi? Zostało panu kilka dni życia. Słuchamy pana. Mówiłem tutaj o pozytywnym myśleniu, ale tu jest bardzo dużo, ważne jest, jakie otrzymujemy również sugestie bez swojego myślenia. Bo człowiek w chorobie szuka rzeczywiście różnych dróg wyzdrowienia. Jeżeli natrafia na negatywne sugestie, które, jak powiedziałem wcześniej, naprawdę mi się nie chce wierzyć, żeby lekarze do tego stopnia dopuszczali się, żeby mówić człowiekowi o chorobie. Może rodzinie powiedzieć to, ale żeby wydawali wyrok, to jest dla mnie niezrozumiałe. Chociaż uważam, że lekarze powinni zdać sobie sprawę, jeżeli coś takiego jest, to bym się mówił, że należy zmienić swoje podejście. Bo tu nie tylko lekarze, ale wróżki, tak zwani domorośli jasnowidzowie, których dużo jest, przewidują komuś, ich lubią mówić o czyichś chorobach, a nawet mówią o śmierci. Bo tu jest już śmierci zapisana, bo ja widzę kartę śmierci, krzyż jest na twojej drodze życia. To już jest takie niewiedza w tym zakresie, bym powiedział, ale lekarz ma wiedzę tą, bynajmniej, że każda sugestia wypowiedziana zaczyna działać. Tym bardziej, że człowiek już ma obniżoną odporność immunologiczną i psychiczną odporność. I słowo negatywne bardzo działa negatywnie, godzi się na to. Choćby z tego powodu, myślę, godzi się, bo to jest, lekarz jest autorytetem jakimś dla niego, do którego idzie. No nie idzie do znachorki, która może tam być niekoniecznie. Ale lekarz, który profesor tym bardziej lekarz będzie, który mówi o tym, że niewiele zostało do tego. To nie wiem, ja z nim nie spotkałem się, ale myślę, że tutaj pacjenci mówią często o tym, rodziny, że lekarz przepowiedział bliską śmierć i pogodzenie się z tym. Nie ma ludzi, którzy godzą się ze śmiercią. To nie jest tak łatwo pogodzić się, że ja jutro odejdę. Im więcej wiem, tym bardziej się boję tego. Nieraz obojętnie powiedzą ludzie, już ma problem bez wyjścia, wolałbym umrzeć. Ale kiedyby ktoś mi powiedział, umierasz, to by powiedział, nie chcę żyć. To jest bardzo silny instynkt przetrwania. Najsilniejszy, który trzyma nas w ziemi do ostatniej chwili. Mam 100 lat i chcę żyć jeszcze. To jest coś, co... Bo jednak nie wiemy, co dalej nas czeka tam. Najpiękniejsze może czekać, ale instynkt jest silny przetrwania. Dlatego tu może zwrócić uwagę to, kiedy mówimy o tym, to ja apeluję, żeby nie mówić ludziom o chorobach. Dlaczego? Bo później ten sam lekarz, jak pacjent nie wie o chorobie, zacznie żyć, zajmować się życiem, rodziną, zmieni swoje, może pracę, życie i przyjdzie na badanie i powie taki lekarz, no cuda zdarzają się. I wtedy będzie dla niego cudem to, jak on nie powie. I na pewno będzie coraz więcej mówił, że cuda zdarzają się. Coś zaczęło działać. Zaczęły lekarstwa te działać, które zapoczątkowały. A kiedy jest informacja o tym, że umrze, to lekarstwo nie działa. Wtedy żadne lekarstwo nie działa. Proszę zauważyć, ludzie, którzy leczą się na różne choroby nowotworowe, nie tylko, idą do bioterapeuty i bioterapeuta mówi pozytywnie. Przykładam ci rękę tam i teraz czujesz światło i zdrowiejesz, nabierasz siły i tak dalej. Czy przez to on zdrowieje, że bioterapeuta dał jemu to światło? Światłem jedynie zasilu jak paliwem. Paliwo to zapalił ogień w nim, tą energią tylko po to, żeby zaczęły działać lekarstwa, które on już leczył się 3, 4, 5 lat temu. One zostały odłożone w organizmie na później, bo w tej chwili nie ma informacji o zdrowieniu. To informacja tego lekarstwa czeka, aż moment przyjdzie pozytywny i one zaczną działać. Czy jak mówiłem o tym człowieku, który wyzdrowił, oglądając filmy, komedie, on dopiero uruchomił proces uzdrawiania, radości i tak dalej i lekarstwo zaczęło, eliminowały, wykosiły. Lekarstwa wtedy działają i jak mamy pozytywne myśli. To jest najważniejszy sygnał. Jest optymizm, mam już po co żyć. Już działa. Jeszcze powiem taki przykład, to już z wykładów tam w Moskwie na wschodzie opowiadał
opowiadał nam profesor, jak było po wojnie, była choroba cholery, rozwijała się dość tam po wojnie na wschodnich terenach, no i ludzie umierali, że tam setki ludzi umierało, więc taki był Misza, który lekarz, który no, nie mógł na to patrzeć, nadużywał tego alkoholu, a po alkoholu no, u niego narastał optymizm, radość, że wszystko jest, nawet nie patrzył, że ludzie umierają, bo choroba, alkohol przygłuszał. No i przy tej rozmowie wchodzi na salę po dłużej, tam wódce i mówi, wiecie co, nie martwcie się, ja jadę do ministerstwa, i załatwiam sprawy, Francuzi wynaleźli lekarstwo na cholerę i będziecie do tego żyli. Ja wam tu, ja was tu obiecuję. No i po tym koledzy lekarze pytają jego po dwóch tygodniach, słuchaj, obiecałeś ludziom, że oni wyzdrowieją, lekarstwo obiecałeś im. Co ja mam zrobić teraz, bo rzeczywiście zlinczują mnie ludzie. Okazuje się, przez dwa tygodnie umieralność spadła, bo nadzieja się urodziła w tych ludziach. Umieralność to słuchaj, ci co byli już na etapie umierania odchodu, ale ta umieralność spadła o 50%. Później okazuje się nawet do 70% sięga. Zaczęło to sięgać. No i mówię, rób coś, bo ludzie czekają. No to mówię, obiecuję jeszcze dwa tygodnie, bo tam w ministerstwie nie mają coś. No i sobie wziął tabletki. Tabletki, te witaminy powstawią. Zrobił jakieś nalepki tam, nie wiem na czym. Przykleił na te buteleczki i chodziła pielęgniarka, podawała. I proszę zauważyć, już wtedy 50% do 80% umieralność jak spadła, czyli wyeliminowała. To fakt autentyczny jest, takim faktem można. Czyli czy zadziałało placebo? Wszystko jest placebem. Moja terapia jest też placebem, bo ja daję nadzieję. Tabletka, którą wiem, że ona działa, ona będzie działała na tych, którzy wierzą w chemię, chemiczne działanie. Jak poda się też tabletkę, która jest informacją w postaci homeopatycznej, też będzie działała ta tabletka na inne osoby, nie na wszystkie. Także mówię, że jest wybór. Na każdego coś innego działa, w co ja wierzę, w co mam informację. A może tam tabletka homeopatyczna kiedyś wyleczyła moją babcię, a może ta chemia, nawet antybiotyk uratował życie mojej matki kiedyś, gdzie moja podświadomość o tym pamięta. A więc uważam, że placebo jest bardzo silny, bo związane z wiarą jest. Mówią, że w 30%, 40% udowodniono, że działa po placebo. Ja powiem dalej, ja wierzę i wiem, że działa w 80%, bo moja terapia też jest placebo, bo ja mówię, że daje światło, daje radość, wizualizujesz to i dopuszczasz do siebie to, tylko że może to światło działa na bardziej uduchowione osoby, o wyższych częstotliwościach wibracji. Ludzi, którzy nie wierzą w światło, boskość, zadziała chemia może zadziała coś innego, rehabilitacja i tak dalej. Także to działa. To ma swoje działanie. Umysłem tworzymy swoje życie. Pamiętam taki przypadek dość znany na Zachodzie, choć tu i tak też w Polsce. Było dwóch sportowców i jeden młody człowiek w wieku 30 lat skoczył do wody i porażenie kręgosłupa. Skończył swoje na wózku inwalidzkim, był dobrym sportowcem. I chodzili sobie dalej na te treningi. Ten siedząc wyobrażał sobie, jak tamten ćwiczył na różnych tam siłowniach. Ten siedząc na wózku wyobraża sobie, że to on jest tym kolegą, który ćwiczy i czuje, jak to wszystko w nim zaczyna pracować. Ale że sportowcy mają świetną wyobraźnię, trzeba przyznać, bo bez wyobraźni nie byłoby dobrych wyników, nie byłby mistrzem. Im większy mistrz, tym lepsza wyobraźnia. To jest praca z wyobraźnią, z nieświadomością, z wyobraźnią. No i rozmawiałem, mówię, stary, ty tak się pocisz, a popatrz na moje muskuły, jakie są twarde, a twoje? Kurczę, rzeczywiście zdziwiony. Dwa lata, już nie ćwiczy, tylko na wózku inwalidzkim, a mięśnie ma naprężone. No i badania zaczęli tą sprawą interesować się, jak to jest. No tak właśnie jest, że właśnie umysł tworzy to, co jak jesteśmy. I tak umysł ma swoje tutaj znaczenie.
i bez umysłu nic nie zrobimy. Bez pozytywnego myślenia nie będzie wyleczenia. Im pozytywnie bardziej myślimy i ludzie, którzy nas otaczają, nawet i rodzina pozytywnie myśli, jak będziemy mówili o chorobie, to też to będziemy chorzy. O tym, co myślimy, to się dzieje. O chorobie chorujemy, o biedzie jesteśmy biedni, o nieszczęściu jesteśmy nieszczęśliwi. O długach mamy ich coraz więcej, bo przywołujemy to wszystko do siebie i karmimy naszymi myślami. To, co chcemy, tak już Pan Bóg nam daje. Ja myślę, że to, co chcesz, co pragniesz, co siejesz, to zbierasz. A więc bardziej pozytywne, optymistyczne nastawienie nie tylko osoby chorej, ale tych, co leczą. Oni powinni być optymistycznie podchodzić do tego i z radością. No bo cóż, kto pójdzie do chorego lekarza i negatywnie myślącego? Kiedyś tak słyszałem u nas w gabinecie, gdy rejestratorka poinformowała, że pani doktor jest, choruje, to pacjent zdziwiony, lekarz choruje, oto ja nie idę do takiego lekarza. I ma rację, no bo co ma? Lekarz ma być zdrowy, choć udawaj, że jesteś zdrowy, niezdrowy, to no cóż, może jest takie powiedzenie, to co masz, to dasz drugiemu. Jeżeli ten człowiek negatywnie myśli, czy będzie lekarz, czy ktoś inny, z kim mamy kontakt, to przekazuje, co ma. Czyli negatywne również myślenie udziela się drugiemu człowiekowi, przekazuje drugiemu człowiekowi. Także namawiam tutaj do czego? Do słuchania nagrań takich autohipnozy, gdzie pozytywne pobudzamy myślenie, radość, szczęście, zadowolenie, optymizm, zdrowie, dobre samopoczucie, pewność siebie, odwagę, bo bardziej pewni jesteśmy, wiemy, mamy cel w życiu, jaki dążymy. No i stworzyć samemu obrazy, wizualizować, bo to, co wizualizujemy, tworzymy pewne myślokształty o zdrowiu, o tym, co jest. Tak umysł nasz pracuje. Jeżeli poznamy mechanizmy pracy z wyobraźnią, podświadomością, to wszystko jest w tym zapisane. Na rynku bardzo dużo książek jest nie amerykańskich o pozytywnym myśleniu, ale my Polacy mamy swoje myślenie troszkę takie nie, powiedzmy, niekonwencjonalne, bo zawsze te myślimy, kiedy Amerykanin mówi, że wszystko u niego dobrze, to nie trzeba jemu wierzyć. Kiedy Polak mówi, że u niego wszystko źle, to też nie trzeba jemu wierzyć, bo nie jest tak wszystko źle, bo to jest asekuracja trochę przed tym. Amerykanin chce być taki sam bogaty, jak innych otacza, a Polak chce być biedny, bo tak mówiono, że biedni ludzie, no to właśnie to są uczciwi ludzie, bo oni nie kradną, oni nie kombinują. I Polak nawet boi się przyznać, że ma, bogaty jest, bo wtedy ktoś, to już moje zdanie jest, ale wiem, że mentalność polska jest inna jak amerykańska. Powoli się to chyba zmienia. A powoli zmienia się, dlatego że my jesteśmy, no to już może nasze dzieci zmienią to myślenie, otwiera się kraj. Tak. Jestem, przyjmuję w Anglii i wiem, że Polacy no, są tam, wnikają w te wszystkie, ale jeszcze są Polakami i to myślenie takie jest właśnie inne. Tak samo i w Kanadzie. Raczej to już dzieci inaczej mogą myśleć, ale zawsze wynosimy to, co z domu wynosimy. Program rodziców przenosi się na nasze postępowanie, życie. Dopowiem jeszcze taki przykład. Przyjeżdżał do mnie chłopak z Anglii, tutaj z Londynu i mówi, że wszystko robi, żeby dorobić się, ale jednak ta bieda jest mu bliższa, aniżeli bogactwo. I mówi, że czy coś w dzieciństwie nie było tak, bo przecież wychowany, rodzice, nauczyciele, on miał wszystko w domu jako jedynak. Kto mógł mówić o tej biedzie? Przecież rodzice nie było biedy, miał wszystko. No, mieszkał w bloku. Wracałem go do dzieciństwa, dopiero odkrył, kiedy ma 7, 8, 9, 10 lat, 12. Przyjaźnił się w bloku z kolegą ze szkoły, który była rodzina wielodzietna, 8 może było, tam może 3 mężów było jeszcze, kochanków do tej rodziny. Taka rodzina właśnie, taka bogata w dzieci raczej. Ale oni dostawali paczki często, zapomogi z opieki społecznej. Za każdym razem ktoś tam dbał, szkoła interesowała się. I jak był zaproszany do nich, to z czym kojarzyła się bieda jemu?
ze szczęściem, zadowoleniem, wspólnym przeżywaniem, ucztą tego wszystkiego, bo przecież to były czasy, kiedy tych pomarańczy nie było, tak na rynku, choć miał w domu, ale jemu bardziej smakowało to z tym biedniem. Także dla niego bieda była czymś, co była zadowoleniem, przyjaźnią i tak dalej, i tak dalej. Także to jednak miało swój program. Dlatego chcąc wyjść z tego wszystkiego, jego podświadomość nie chciała. Bo wcale bieda nie była dla niego niczym. Bo przecież te dzieci, koledzy, nie byli biedni. Oni wszystko mieli, oni więcej mieli jak on. I było to wspólnotą bieda była. Tak samo jak ludzie wychowani na wschodzie, no mówią, że nie boją się biedy, bo im jest bliska bieda i są w tej biedzie. Bo to wspólnota, wspólne przeżywanie, doświadczanie, jak w wojsku, koszarach, wspominamy sobie przyjemne wspomnienia, bale i tak dalej, bo to było wspólne, zakrapiane jeszcze alkoholem i to sprawiało wspólnotę taką. Dlatego no, myślę, że ani w tą stronę nie powinno się to, po środku trochę. Także a za bardzo bogatym nie da się być i biednym, żeby nie być. Jeżeli balans utrzymujemy w życiu i w zdrowiu, i w finansach, i postępowaniu, i towarzystwie, alkoholu, jeżeli balans, nie mówię, nie pijemy alkoholu, bo w całym świecie się pije, ale pije się kulturalnie, pije się, Polacy uczą się tego picia, nie butelkami. Ale ta homeostaza, właśnie przy raku homeostaza zostaje zaburzona, prawda? Rak przez jest to wynikiem zaburzonej homeostazy, może tak. Mogę dodać tutaj, że moje leczenie przebiega poprzez seans hipnotyczny, tak zwany trans, którym prowadzam i tworzę nowy obraz człowieka, zdrowego, szczęśliwego i tak dalej. Jak do tego dochodzi? Musi pracować nad tym, żeby oczyszczać nie tylko swoje myśli, ale już pracować tymi komórkami nowotworymi, które są. Poprzez wizualizację tworzenia nowej wyobraźni, wiele jest metod usuwania tych światłem, czy walką, czy innymi metodami jest dużo, żeby wyobraźnia stworzyła nowy obraz komórek zdrowych, czerwone krwinki, zdrowe komórki, które usuwają czarne komórki, zgniłe. No, one są również inteligentne, te komórki, bo one zostały stworzone też tymi inteligencją człowieka. Przecież inteligentny człowiek myśli tak i tak myśli. Ma prawo wyboru. Może myśleć negatywnie i pozytywnie. Negatywne myślenie może kiedyś mogło pomagać człowiekowi, bo stwarzało, motywowało jego do działania. Bo jakby człowiek nie myślał też negatywnie, to by nie bał się niczego. No stanąłby na dachu i skoczył. Ale myśl, bo zabiję się, nie zrobię tego. Nie myślałby negatywnie. Jeżeli by nie tworzył obrazów negatywnych, to by wiele było tragedii. Negatywne motywują nas do działania pozytywnego. Jeżeli by wypił alkohol i myślał pozytywnie, siadam za kierownicę i jadę, no myślę, że to już jest, a wtedy ma zadziałać negatywne myśli. Popatrz, obraz widzisz w wypadku. Także negatywne myśli też są inteligentne, bo one są wyprodukowane czy wytworem naszego umysłu. Są potrzebne. Tak samo jak lęk jest potrzebny, instynkt lęku jest potrzebny, bo on nas trzyma przy życiu, przetrwaniu. No nie powiedzieć, że człowiek ma się nie bać, stać i do wody skoczyć, a może powiedzieć dziecku, no nie bój się, drzwi mogą być otwarte. Jak pan, nie bój się ludzi na ulicy, a mówi się nie, ufaj nikomu, uczy się dziecko. Jak masz drzwi zamknięte, to pamiętaj, nie puszczaj nikogo. No bo przyjdzie ktoś, powie, wiesz, twoje rodzice są chorzy w szpitalu, pokaż mi, gdzie tam mają książeczkę, bo, tak, bo ja chcę tutaj. No i biorą pieniążki i wszystko wynoszą z mieszkania i dziecko przejęte chorobą rodziców, a nie tym, co człowiek robi. Także myśli, czy to są pozytywne myśli? Negatywne, tak, ale one motywują do myślenia. Tylko, że nadmiar tych myśli, nieutrzymywanie balansu tworzy to, co jest. Uważaj, nie jedz tego, bo zachorujesz. Więc twórz swój obraz, że jak zjem to, czy, Boże, zjem to, będziesz, no,
właśnie jad niewłaściwie, będziesz jadł szybko, to chorujesz i to negatywnie tworzysz obraz i on motywuje. Ale jeżeli mama mówi do syna, uważaj synu, bo ty się denerwujesz jak twój ojciec, wiesz, że twój ojciec już 10 lat temu zmarł na zawał. Jak będziesz się denerwował, to umrzesz, to samo skończy jak twój ojciec. I cały czas kieruje jego energię myślową, swoją jego, na to serce. Jak się zdenerwujesz, umrze. Nie denerwuj się tylko. No i jest sytuacja w życiu tego syna, kiedy właśnie przychodzi sytuacja, jakaś nietypowa, zdenerwowanie, automatycznie energia uderza w to miejsce jak strzała, gdzie została wcześniej pierw przez mamę, ukierunkowana później przez niego. Nieświadomie. Tak jest. Nieświadomie. Ona świadomie została stworzona. Jest tak zwana, wydałem swoją książkę, która nazywa się Autohipnoza Świadoma i Nieświadoma. W tej książce właśnie opisuję, jak ludzie sami wkręcają się w negatywne myślenie. Jestem brzydka, jestem głupia, nic nie warta jestem i tak dalej. No i później trzeba odkręcić to. Jestem chora, jestem nieszczęśliwa, nikt mnie nie szanuje, nikt mnie nie uważa, nikt mnie zem... No i to znowu trzeba odkręcić w mojej terapii odwrotnie, bo on sam sobie mówił. No, niektórzy mają, mówi, mam wszystko w tyłku. No i później mają, idą do lekarza, bo hemoroidy mają, no bo też, przepraszam, coś tam się tworzy, bo cały czas umysł tam jest skierowany. A, przepraszam, nie przyjmuje się, mówiąc po młodzieży, olewa. No i tak to właśnie też się dzieje, że te sprawy są tak właśnie traktowane. Także myślenie działa tutaj i my w sensie właśnie, co chcę powiedzieć. On nieświadomie, bo to nieświadomie wmawia sobie mantry, jestem chory, jestem nieszczęśliwy, jestem głupi i tak dalej. Słyszę takie powiedzenie, dziewczyna z dziewczyną rozmawia, wiesz co, ja tak choruję na tą czerwoną sukienkę, ja kiedy ją widzę, to ja choruję na nią. Ja uważam, że nawet jest choroba, twórzmy pozytywne myśli i nie przyjmujmy się nią. A kiedy przestaniemy zaprzejmować się, to na pewno coś się stanie ciekawego, co zmieni życie. Potem taki prawdziwy przypadek i to było niedawno. Człowiek, który dostał informację o tym od lekarzy, że 3 miesiące do przeżycia, ponieważ nowotwór jest i tak dalej. On mówi, 3 miesiące. Muszę zrobić coś najpiękniejszego, co w życiu lubiłem zrobić jeszcze pod koniec życia. A więc miałem wszystko gdzieś, jak dzieckiem byłem. Lubiłem komedię oglądać. I 3 miesiące wysprzedał wszystko i sobie wykupił wszystkie filmy o komediach. Tak? I poszedł do hotelu i sobie te komedie oglądał. Przez 2 miesiące zupełnie poczuł się ciekawy, no czeka na tą śmierć, kiedy ona przyjdzie po niego, a ta kostucha nie przychodzi dalej. No to poczuł się dobrze, zaczął normalnie żyć, no i zrobiono po 3 miesiącach badania, nowotwór zniknął. Czyli ten śmiech, radość, zapomnienie o tej chorobie, prawda, spowodowało to, że ten choroba patrzy na niego, ten facet zupełnie inaczej myśli, to co ja mam tu robić, idę do tego, co smutnie żyje. I przeszła sobie gdzieś dalej. Transfer nastąpił widocznie, przerzucenie. Dlatego myślę, że tym chorobą nie przejmować się bardzo. Trzeba umieć z nią żyć. Nie myśleć o niej, bo kiedy myślimy, dajemy pożywkę negatywnych myśli, którą się karmi ta choroba. Jak przychodzi do mnie człowiek, który chory jest, nowotwór tu siedzi, on pije alkohol, przecież dostarcza ciągle, ten nowotwór pije razem z nim. I on mówi, że jak wypije alkohol, to czuje się dobrze, bo wtedy znieczula to miejsce sobie i się do tego, no nie powiem panie, że zostało panu tyle jeszcze życia, tylko chcę, żeby pan, ale on nie widzi celu życia. On widzi, żeby tego chyba robaka zalać i będzie dobrze, zapomni o chorobie. No tak, może zapomina, bo też osoby, które nowotwory, mają choroby nowotworowe, po cichu nadużywają wszystkiego, i leków, i narkotyków, i alkoholu, bo znieczulają się w ten sposób, nie myślą, bo wiedzą, że myślenie ich zabija, że ciągle myślą, ale niektórzy mają tak myśli sklepione, tak myśli zbite, że nie potrafią się oderwać od tego myślenia.
No wypadałoby podać jakiś przykład, że kogoś wyleczyłem z choroby. Ja uważam, że moje leczenie kończy się na pozytywnym nastawieniu do życia, optymistycznym podejściem, żeby budzić radość, zadowolenie. I zmienia się wtedy świadomość człowieka, tak jak człowiek przychodzi do mnie z problemem alkoholowym i po pierwszym nawet seansie, po drugim on alkoholu nie pije. Nie dlatego, że jemu zakazałem pić alkohol, czy powiedziałem, że alkohol jest tak straszny, że rujnuje jemu życie, ale on mówi, wie pan, że ja nie piję, bo ja inaczej myślę. Czyli ja uważam, jego świadomość się zmieniła wtedy. Ten alkohol był dla niego lekarstwem, był na jego lekarstwem na troski, na problemy jego, może na niskie poczucie wartości, pewności siebie i on dlatego odkłada po moich seansach, czy naszych seansach alkohol, czy narkotyki, dlatego, że on inaczej myśli. Bo nie może myśleć o tym, że alkohol dla niego jest trucizną i tak dalej, kiedy tak naprawdę alkohol działa doraźnie. W tym czasie, kiedy on pije, daje mu radość, zadowolenie, optymizm, zapomnienie, a może nawet jest i formą karania siebie, też jest taką formą, także ma wiele obliczy alkohol, czy narkotyki, czy nadużywanie lekarstw, również nadużywamy lekarstwa. Bo jeżeli do osoby chorej, która ma nowotwór, bierze lekarstwa znieczulające, czy jakieś morfiny i tak dalej, tramale, po to, że mówi, że boli ją, to ważne, żeby nie znieczulać instynktu bólu. Z tą chorobą trzeba sobie poradzić, nie po to, żeby ją w ten sposób, ona się dalej rozwija, czyli tego typu środki są tylko ucieczką od choroby. Jeżeli mamy chorobę, myślę, że jest przez nas ona została stworzona, to spójrzmy obraz, że ona znika, zapomnijmy o niej. Dobrze to się mówi, ja wiem, że tak jest, ale naprawdę ludzie po seansach hipnotycznych zmieniają swoje podejście do życia. Każdy żyje na innych wibracjach, częstotliwościach pracy naszego mózgu, czy stanów świadomości. I patrzy na to, co było wczoraj już z perspektywy nieraz czasu, żeby oderwać się od tej choroby, oderwać się od tego problemu i myśleć inaczej, pozytywnie myśleć. Bo jeżeli więc zaczynamy jakąś terapię, to dobrze, żeby ją kontynuować.